serdecznie na naszym kanale. My dzisiaj jedziemy na tajemnicze miejsce, miałam powiedzieć. Jakie to tajemnicze miejsce? Już nie jest tajemnicze. W sumie troszkę temat odwlekłyśmy, ponieważ były prace polowe, także są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz szykujemy się do siewu martwi i buraczka siewkowego. Wczoraj był rozlewany RSM, w sumie to już nie jest pierwszy dzień RSM-u. Co jeszcze było robione? No i poszły też nawozy pod marchew. Ale co my będziemy zdradzać? Za dużo nie można mówić. Także u nas naprawdę pogoda jest piękna, co zresztą widać. Nie trzeba marnować dni, tylko trzeba działać, żeby wszystkie prace wykonać terminowo. Poza tym co? Widzimy się chyba na działce, co? Myślałam, bo ręka, coś... ręka mnie boli. Ja jeszcze miałam ciągnąć temat w sumie, ale jak Berkę boli ręka, to nie będziemy jej męczyć. Zaraz, o właśnie, po lewej stronie jest nasza działka, czyli ta, co mówimy, że jest z widokiem na przyszłość. Bo jest, dlaczego? Pokaż, Werka. Dlaczego jeszcze nie jest z widokiem? Widać. Z widokiem na przyszłość. No właśnie, dlatego jest z widokiem na przyszłość. Bo naprzeciwko jest cmentarz, także taki trochę czarny humor. Widzimy się na działce, nie będziemy przedłużać, pokażemy wam, jak wygląda. Ale jeszcze cmentarza nie widać. Dobrze. Nie. Weronika koniecznie chce cmentarz pokazać. Także ogólnie jesteśmy już w innej miejscowości. Miejscowość Dub. D-U-P. Dub. By. No by. Faktycznie. Nieważne. My mamy cmentarz. Tak, to jest nasz cmentarz parafialny. Oczywiście Nikodemka też jedzie z nami. No, nie zostaje nigdy w domu, zawsze jest z nami. Więc my nie przedłużamy, widzimy się za chwilkę na działce, pokażemy, ile tam zdziałałyśmy. Kto oglądał poprzedni odcinek z działki, również będzie mógł sobie zrobić takie porównanie tego, co było, a co jest. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy was do oglądania. I my już jesteśmy na działce. Widać, tak się to prezentuje. Nasz domek przepiękny. Odsłoniony w końcu. Zaraz pokażemy naszą oburkę. Patrz, Weronika, nie ma. O nie. Co się stało? I patrz, tych krzaczków też nie ma. Ale gdzie jest nasza obora? Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale zaraz pokażemy, jak do tego doszło. Zaraz idziemy zobaczyć, co tam jest stało. Dobra, także się zatrzymujemy. Neutralne. Gasimy. Drugi dzień rozbiórki u nas. Właśnie zaczyna padać deszcz. Szopa tutaj właśnie, czy tam ubora, została już rozebrana. Także dzisiaj wzięliśmy się za podwórko. Zobaczcie tylko, jaka część tutaj jest gałęzi. A proszę, jak się zrobiło ładnie widno. Tutaj oczywiście zostało wszystko
do wyrywania, dlatego stąd jest poscinane na takie 1,5 metra wzwyż. Będziemy to rwać. Tutaj jeszcze troszkę krzaczków. A to właśnie z przodu wczoraj ogarnialiśmy. Tutaj jeszcze dzisiejsze znaleziska, które były w danej oborze. Proszę bardzo. To chyba z parnika, jak się nie mylę. Jakieś opony stare, garnki, kubki. A na tej szufli mamy stare cegły, które właśnie też tam sobie leżało na kubce. Także skarby i jeszcze raz skarby. Wera właśnie będzie próbowała rwać. Rwać to, co nie zostało wyrwane, ścięte. A to nas nowy sąsiad. Nowy sąsiad naprzeciwko. O, i właśnie poszła sztuka. Chyba nawet widać, jak zaczyna padać. Więc dzisiaj zdecydowanie wcześniej zakończymy pracę, niż planowaliśmy. Tutaj była obora. Była i się zbyła. Ponieważ została rozebrana. O, Nikonadem znaczy teren. Tatuś się już szykuje. I co? My dzisiaj jesteśmy tutaj z racji tego, że popadało. Pogoda nie dopisała, w związku z czym prace polowe zostały zatrzymane. Zobaczcie, co tam jest. O, Nikodem już pobiegł. Chwilę. Gdzieś już się wyostrzyło. O, Nikodem już pobiegł. Dzisiaj popadało, zrobiło się mokro, dlatego odstąpiłyśmy od prac polowych. Przyjechałyśmy z rodzicami na działkę, aby coś jeszcze podziałać. Zapraszam do naszej stodoły. Będzie czym palić, także tutaj mamy drewno, które oczywiście będzie do pocięcia. Mamy nasze skarby. Tak, kotek skarbów. Jak ktoś oglądał ostatni odcinek, to Weroniki ulubione narzędzie pracy. No i oczywiście kątek skarbu. Oj, a co tam się dzieje? O no właśnie. Zepsuli nam drzewo. No a było tak klimatycznie. Także już poszła jedna gałązka. Co ty, Nikodem, się denerwujesz? Co cię denerwuje? Jego wszystko ostatnio denerwuje. Przyjmuję stery, bo Werka się skarży, że jego ręka boli. To boli. No więc jesteśmy tutaj, koło domku. Już mam już korzenia powyrywane z tego, co zostało ścięte. Tak, zgadza się. Więc na chwilę obecną tak to wygląda. Idziemy jeszcze z drugiej strony mieszkania. Domku. Domeczku. O, jeszcze jakieś piwonie tu były chyba. Jak widzę. Tu coś jeszcze kiełkuje. Oj, tutaj już jest mniej ciekawie. Nawet woda stoi. Więc nie jestem gołosłowna, że padał deszcz. O, właśnie. Jest pięknie. Wiosna pełną parą, co Wera? Tylko, że trochę zimno. No, nawet Nikodemek się zaopatrzył w sweterek. Tutaj zostało wszystko w miarę możliwości oczywiście powyrywane. Jeszcze jakieś korzenie, nie korzenie będą koparką przekopywane, aby nie przeszkadzały. O, patrzcie, jaki wielki korzeń. Mam oczywiście na 0,5, także jest to trochę mniejsze. Ale Werka, stań koło tego korzenia. No. I Bóg Nikodem! Wracaj! Już! I tak to jest. Nikodem jest bardzo niegrzeczny. Intrus! Trzeba wprowadzić mu jakieś... Czy mówi zasady wychowawcze, czy... Nie, inaczej. Wychowawcze... Surowe wychowanie wprowadzić. No tutaj jeszcze sztuka do zabrania. Planujemy jeszcze na działkę przyjechać
z rębakiem. Tutaj właśnie mamy takie odrzucone na niego gałązki różnego kalibru. Także one pójdą na taki cel. Więc jeszcze tutaj zostało sporo pracy. Wiem, że jakiś efekt jest w przeciwieństwie do tego, co było, ale wciąż to jest za mało. Sporo już takich grubych drzew zostało. Także my dzisiaj będziemy działać. Jak Werka? Samopoczucie? Nic. To jest samobójca. Chcę wskoczyć pod samochód. A jak Nikodem w ogóle... Muszę go strzeżyć. Dzisiaj pływał. Widać, jaki miał brudny brzuch. Nie tylko brzuch. O, tutaj też było wyrywane. Wszystko się klei. Dobrze, że buty mamy dobre, co? No. Takie szpilki wieś edition. No. Więc tutaj na razie, oprócz tego, że nasz nie domek, ma, nie ma obory, to się... Niedługo będziemy robili remont. Ściany malować i tak dalej, wiecie, jak to jest. No trochę wydatków będzie. No i tak się żyje na tej wsi. Dokładnie tak. A my idziemy chyba pracować. No, także my nie będziemy przedłużać. Ktoś musi jeszcze popracować. No więc zobaczymy się jeszcze później. Także do potem. Werka, matka z powołania i córka z wyboru. Także ten, ja tu ciężko pracuję, a Marlena już się szykuje spać. To nie jest wcale śmieszne. Chcesz trochę pokichać? Nie. Takie ładne piórka, naturalne, eko, bio i tak dalej. Jak nasi rządzący wprowadzą nam jeszcze głębsze i poważniejsze restrykcje, to będzie nas tylko na takie pierzyny stać. Poszywamy troszkę. Ty sobie jaj nie rób. I będzie. To wygląda, jakby jakiś lis albo stado lisów wpadło i wszystkie kury nam na podwórku wytłukło, wydusiło. Nie ma to tamto. Także ogarniamy dzisiaj działeczkę, no i między innymi stodołę. Jednak ten deszcz to nie był przypadkowy. Miałaś nagrywać. Dobra, nagrywam ciebie. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie w moje skromne progi. O, czekaj, ja sobie obraz poprawię. Włazić bydło. O. Tylko skorupkę trzeba sobie
Co ty, światło nie gaś. Światło nie gaś. Stołkiem drzwi podparte. Zaczyna padać. Także my wyzbieramy się do domu. No w sumie bez sensu, aby tylko zmoknąć. Jeszcze przyjdziemy innym razem. No. Więc co? Tak wyglądają nasze skromne progi. Może dosłownie do salonu zaproś. Nie, bo tam ciemno, chodź tu. Zostaniemy w progu i w tym progu będziemy się już z wami żegnać. Co ty orzechy? Orzechy już łuska, a święta już były. Serniki mi trzeba. Dawaj ten stołek się przewrócił. O. Dobra, nieważne. Więc tak, mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Działkę już w sumie zobaczyliście po raz drugi, także dawajcie znać odnośnie waszych spostrzeżeń. I co? No i widzimy się przy następnym odcinku na działce. Nie na działce. I na innym na pewno. Pewnie będziemy działać już w polu i będziecie w sumie... Zapraszamy, żebyście byli razem z nami. Dziękujemy również, że byliście z nami dzisiaj. Do końca, mam nadzieję. I co? Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. I dzwoneczek klikajcie, żeby być na bieżąco. No. I co? Żegnamy się. Buziaczki. Pa, pa. Pa, pa.